Zabieram wam dzisiaj do Plymouth. To malusieńkie miasteczko, 60 parę kilometrów na południe od Bostonu. Dlaczego wybrałem Plymouth? Dlatego, że to jest bardzo specjalne miejsce w historii tego kraju. Tutaj właśnie był pierwszy zarząd miejski, najstarszy w Nowej Anglii. Dla tych, co nie bardzo wiedzą, co Nowa Anglia oznacza, to jest grupka pierwszych prowincji, kolonii brytyjskiej, a dzisiaj to są nazwy Stanów. Także zaczynając od północy, tu mamy Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut i Rhode Island. Te Stany właśnie dzisiaj nazywa się Nową Anglią. To nie jest wielkie miasto, około 60 tysięcy, ale tutaj właśnie wylądowali pierwsi angielscy osadnicy, których tutaj nazywa się pielgrzymami, a właśnie dlatego, że byli to uchodźcy religijni z Anglii. Popularnie to się ich właśnie nazywa pielgrzymami. Nie, ta nazwa mi nie bardzo pasuje, ale taka jest popularna nazwa tutaj. Znajduję się teraz w takim parku, który prowadzi do repliki statku, który przypłynął właśnie i przywiózł pierwszych osadników z Anglii. Zaraz tam się znajdziemy. Plymouth w sezonie to jest jedna z ulubionych destynacji ludzi mieszkających w Massachusetts. Po prostu jest tu dużo atrakcji tutaj. Oczywiście główne, jak tu właśnie widać, to jest pływanie po prostu po oceanie. Tutaj znajdujemy się w jednej z przystani, czy nie, jak to się nazywa, gdzie widać właśnie jachty, łodzie wszelkiego rodzaju oraz ptactwo. Mogę odmówić wam kolejnej perspektywy z tego miejsca. Ja praktycznie nie będę się stąd ruszał, bo do miasta nie ma po co iść. Miasta nie są takie atrakcyjne. Nawet te stare miasta w Stanach Zjednoczonych to są po prostu tylko parę domków, jakiś kościół. Nie ma takiej architektury jak Europa, gdzie jest o wiele bardziej zróżnicowane. Przede wszystkim stare. Tutaj widzę ten żaglowiec. To jest właśnie replika żaglowca Mayflower. To statek, który właśnie przywiózł pierwszych osadników z Anglii w 1620 roku. Tu właśnie wtedy zaczęło się osadnictwo, pierwsze kolonie brytyjskie, a z czasem Stany Zjednoczone. Tak to właśnie wygląda. Osadnicy angielscy nie byli pierwszymi białymi na tym terenie. Ten teren zaraz na początku samego XVII wieku, bo 1600 bodajże 7 czy jakoś tak, Samuel de Champlain, francuski podróżnik i odkrywca, właśnie te tereny pierwszy odwiedził. On prawdopodobnie przywiózł również plagi wszelkiego rodzaju choróbska z Europy, tak jak ospa, odra czy kiła. I tak właśnie bodajże w 1615 i 1617 wybuchły tutaj dwie olbrzymie epidemie, które wykosiły 90% natywnej ludności. Anglików wtedy jeszcze nie było, to właśnie prawdopodobnie Francuzi przywlekli tą zarazę. Chciałem pokazać wam ciekawostkę, ponieważ to muzeum tutaj, które widzicie, jest najstarszym ciągle czynnym muzeum w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się, jak tu widzicie na znaku, Pilgrim Hall Museum, America's Museum of Pilgrimage Possession. To taka perełka na tym terenie. Ma kilkaset lat już. Kolejna atrakcja tego miejsca. Widzicie tutaj taki olbrzymi kamień, na którym zbudowano taką nakrycie, wiesz, taką kolumnadę.
widzicie na kamieniu wyryta jest data 1620. To jest właśnie kamień, do którego sumowano właśnie ten statek, który tutaj przybił z brytyjskimi osadnikami w 1620 roku. W czasie przypływu, teraz jest odpływ, w czasie przypływu jest tutaj woda. Akurat nam się udało, wody nie ma, możemy go w całej okazałości zobaczyć. Można się łatwo domyślać z tego znaku, to tutaj jest właśnie taki park. Czyli wiele turystów po prostu siedzi sobie w cieniu i spędza czas. Mayflower, ten żaglowiec, znajduje się dokładnie za tymi drewnianymi domkami. Zaraz się tam uda. Może się nawet uda wejść na pokład. Nie wiem, czy można go zwiedzać. Kiedyś można było. Oto kolejny interesujący landschaftik. Aż nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby go nie sfilmować. Zobaczcie, jaka ilość łodzi zasumowanych. To jest setki tutaj tego. Setki. Ilość ludzi posiadających tutaj takie pojazdy jest po prostu niezliczona. Oczywiście nie wszyscy tu mieszkają. Po prostu trzymają tu swoje łodzie. Nie wspomniałem do tej pory, z czego żyli mieszkańcy Plymouth. Nie trudno się domyślić, że w takiej lokalizacji to przede wszystkim rybołówstwo. Chociaż muszę dodać, że przez kilkaset lat to była największy producent olinowania do statków. Największy na świecie. Właśnie to tutaj były te fabryki, trudno to nazwać fabryki, zakłady może, które produkowały liny do statków wszelkiego rodzaju. Teraz wejdę na pokład tego statku i sfilmuję go bardzo bliska w tej chwili. Właśnie widać jego maszty tutaj, z odległości lepiej się to filmuje. Nie dodałem jeszcze, że w 1620 roku przypłynęło na tym statku 102 osoby. Pierwsi Brytyjczycy na tej ziemi. Tak jak już wcześniej spotkałem, to jest replika. Ona została zbudowana dokładnie, identycznie jak ten oryginalny statek 1620 roku. Ten statek został zbudowany w 1957 roku. I to nie jest tylko replika, że wygląda. On był budowany w Anglii, przeciął Atlantyk i tutaj został zatrzymowany. Nazywa się Mayflower 2. To jest pełnomorski, full capacity ship. Znajduje się w tej chwili pod pokładem statku. Niemniej to będzie widać, dlatego że światło tutaj dość jest słabe, ale mam nadzieję, że ta kamera rozjaśni troszkę obraz cyfrowo, że będzie można normalnie to obserwować. Słuchajcie, jak to wygląda, to wcale nie jest taki duży statek, aż trudno uwierzyć, że tu było 102 osoby na nim, a jednak. Tutaj mamy pracownika właśnie, który pracuje na tym statku dla turystów i opowiada jakieś marynarskie historie. Wszystko zmyślone prawdopodobnie. A tak z bliska wygląda pod pokładem ster statku. Przyznam, że nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Oczywiście gaśnica jest współczesna. To pomieszczenie wygląda jak jakiś
pokój na takielunek. Tak zgaduję po tych linach i tak dalej. I myślę, że cały ten wystrój tutaj, to wszystko jest improwizowane i chyba oryginalnie tak to nie wyglądało. Gdy mnie nie było plastikowych wiaderek. To drewniane urządzenie to jest do, nie wiem jak to nazwać, kołowrót do wyciągania kotwicy. Znajdujemy się na górnym pokładzie, nie najmniej, ale jeszcze jest jeden troszkę wyżej, zaraz na niego wyjdziemy. Właśnie go widać z tej strony, tu widać ten dzwon, właśnie z napisem Mayflower Plymouth. Taki widoczek jest z pokładu. Na marinę. Mayflower 2. Plymouth. Trochę napis odpada. Jak mnie przed chwilą przewodnik poinformował, to jest Master Cabin. Tutaj widzimy kompas. Nie wiem, czy jakiś stół to był, czy coś. Mogę powiedzieć. Tutaj jest chyba właśnie ster. Czyli podejrzewam, że to pomieszczenie dla kapitana albo bardziej znacznych osób. Pięknie pachnie to drewno. Normalnie zapach takiego starego drewna. Uwielbiam taki zapach. Okienka. Malusieńkie, za to z tyłu jedno większe, otwierane, ława, którą można otwierać. A to tutaj. Ja wiem, że każdemu ster na statku kojarzy się z kołem. Wyobrażacie sobie? To jest ster na tym statku. Żadne koło. Kawał drąga. Tak to wygląda. On jest właśnie połączony z tym mechanizmem, którym pokazałem wam pod podkładem. Taka kombinacja lin i bloczków. I tak się właśnie sterowało tym statkiem. 1620, tu mamy dokładnie 400 lat temu. Dokładnie 400 lat temu minęło w kwietniu. Statek ten przybył do brzegu w kwietniu 1620 roku. Tak właśnie wygląda górny dek. Masz jego linowanie. Maszty. Ach, pod światło, nie wiem czy coś będzie widać, ale spróbujemy, bo cianie gniazdo widać. I drugi maszt. Jak widzicie, statek wcale nie jest taki duży. Ja bym się bał czymś takim płynąć po Atlantyku. Dzwon, który sfilmowałem z dołu. I to praktycznie jest już wszystko. Ludzi jest niewiele. Trzeba przyznać, że na taką atrakcję nie za dużo ludzi jest na tym statku. Może dlatego, że bilet kosztuje 15 dolarów. A spędza się tutaj może 5-7 minut. Ja jestem trochę dłużej, bo filmuję. Pokażę wam jeszcze taką malusieńką armatkę tutaj jest. Jest to człowiek tutaj, który pracuje, bo coś tam przy niej naprawia, jak widzicie. Ona nie służyła jako broń, to było tylko do sygnalizacji. Było używane. Nie wiem, czy ktoś by się przeraził takiej armaty zresztą. Jeszcze raz taka panorama okolicy z górnego pokładu.
i koniec wycieczki. Niestety nie mogę podejść bliżej, nie tylko tyle mogę zobaczyć, ale tu zaraz obok zacumowany jest parowiec, taki klasyczny parowiec z takimi łopatami. Ja myślałem, żeby sobie popłynąć na taki cruz, ale widzę, że informacja podaje, że najbliższy jest o 4 po południu, a w tej chwili jest parę minut po pierwszej, musiałbym czekać 2,5 godziny. Nie będę tego robił. Tu właśnie jest tablica upamiętniająca przybicie Mayflower 2 do tego nabrzeża tutaj w Plymouth. Tak jak widzicie, są daty podane, że to jest rejs trwał od 20 kwietnia do 13 czerwca 1957 roku. Statek wypłynął w Anglii, w Plymouth i dotarł do Plymouth w Massachusetts. Tutaj jest załoga i kapitan tego statku. Są imiona tutaj wymienione. To już ostatnia chyba ciekawostka, jaką zobaczyłem na nabrzeżu w Plymouth. To jest Ford Galaxy. Ile bym dał, żeby się takim autem przejechać? To musi być super sprawa. Teraz wam pokażę, jak wygląda w środku. Ktoś tu normalnie zaparkował, to auto jest na chodzie. Zegary pod spodem. Śmiesznie to zrobione jest. Musiałbym sprawdzić, ile lat ma ten model. Tak na moje oko, tak patrzę, to tak myślę, że jest dobre 50 lat ma. Musiałbym sprawdzić jeszcze na Google'ach. Galaxy 500. 500 to prawdopodobnie ilość calów sześciennych, czyli wielkość silnika. Oni tak tu kiedyś oceniali. Nie pisali w litrach, tylko ile centymetrów, ile cali sześciennych miał silnik. Spory. I ostatni rzut oka na ulicę ciągnącą się wzdłuż wybrzeża. To by było na tyle. Do zobaczenia wkrótce.